Słońce jest największym siewcą życia. Tak powiadał słynny zielarz ojciec Grzegorz Stroka. Słońce powoduje, iż jesteśmy radośni, że w naszym organizmie produkuje się witamina D3, ale słońce to również prowokator niektórych chorób. W wyniku słońca nasza skóra starzeje się szybciej, może ono powodować choroby nowotworowe, jeżeli jest w nadmiarze oczywiście, oraz może uszkadzać siatkówkę oka, czyli nasz narząd wzroku. Od dawien dawna panuje pogląd, który mówi, iż słońce raczej ujmuje urody niż jej dodaje. Ale ostatnio pojawił się pogląd inny, iż opalona skóra wygląda bardziej atrakcyjnie. Zauważono jednak niepokojącą rzecz, mianowicie taką, iż skóra pod wpływem promieni słonecznych szybciej się starzeje, a co gorsza, zapadać może częściej na choroby nowotworowe skóry. Zaczęto szukać zatem różnych sposobów, aby chronić skórę przed słońcem. Tak powstały kremy z filtrem, ale także powstały produkty naturalne, które mogą również chronić skórę. W jaki sposób to robić, zaraz Państwu opowiem. Najbardziej popularną substancją, którą używamy do ochrony przed słońcem, jest herbata. Badania na zwierzętach laboratoryjnych pokazały, iż jest w stanie ona o 40% zmniejszyć nasze narażenie na promienie słoneczne. Jest w stanie chronić nas przed chorobami skóry, przed nowotworami, także również przed nadmiernym oparzeniem słonecznym. Bardzo ważnym elementem ochrony przed promieniami są owoce jagodowe. Te ekstrakty z tych owoców, bądź też same soki z tych owoców będą nam służyć. Takie owoce jak borówka czarna, jak żurawina, jak aronia, to wszystko substancje, które będą chronić naszą skórę przed nadmiernym napromieniowaniem i oparzeniem słonecznym. Również trzeba pamiętać w tej sytuacji, w tym kontekście, że mamy słońce oddziaływuje negatywnie na nasze oczy. Siatkówka oka, a konkretnie plamka żółta, może być uszkodzona przez promienie słoneczne. Warto zatem stosować, ja to nazywam często wewnętrznymi okularami, czyli luteinę za aksantynę. Zaaksantyna i luteina obecna na przykład w kwiatu aksamitki, ale także w popularnym szpinaku, może chronić, tworzyć taką żółtą warstwę, która będzie chroniła naszą plamkę żółtą przed nadmierną ekspozycją na promienie słoneczne. Tak więc patrząc w słońce musimy też wiedzieć o tym, że ono może być dla nas dobre i złe. Pamiętajmy, aby sobie nie uszkodzić narządu wzroku oraz nie uszkodzić skóry, która, jak już na wstępie powiedziałem, po nadmiernym nasłonecznieniu może wyglądać starzej. Zatem, czy słońce dobre jest, czy złe? W nadmiarze szkodzi, w niedomiarze również szkodzi. Wszystko w kwestii proporcji. Pamiętajcie, aby używać w czasie kąpieli słonecznych, okularów słonecznych, kapelusików, być pod parasolką, ale też pamiętajcie Państwo, aby spożywać produkty bogate w antyoksydanty. Te substancje mogą uchronić nasze ciało przed nadmierną ingerencją promieni słonecznych.